Rewelacyjnie spisująca się wiosną Pogoń Szczecin przy wypełnionych do ostatniego miejsca trybunach w 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmuje Zagłębie Lubin. Na ławkę trenerską Miedziowych wrócił już Waldemar Fornalik, ale początek tego meczu zdecydowanie należy do gospodarzy, którzy w przypadku zwycięstwa awansują na trzecie miejsce w tabeli. Kamil Grosicki strzelał na bramkę, ale dobrze interweniuje Sokratis Diudis. Rzut rożny dla portowców Benedikt Cech i jakże fantastyczna interwencja Dawida Kurminowskiego, który wybija piłkę sprzed własnej bramki, właściwie z linii bramkowej. Tutaj będzie to doskonale widać, jak zawodnik Zagłębia zachował zimną krew i uratował swoją drużynę. Miedziowi dopiero po 20 minutach zapuścili się pod pole karne Pogoni, ale oto strzał Tomasza Pięki i zagranie ręką Benedikta Cecha. Sędzia Krzysztof Jakubik dyktuje rzut karny, a z 11 metrów nie myli się Kacper Chodyna, piąty gol Chodyny w tym sezonie. I niespodziewanie to Zagłębie w Szczecinie obejmuje prowadzenie. Ale obraz gry się nie zmienia, wciąż portowcy atakują i nacierają na bramkę Miedziowych. Starcie Kacpra Chodyny i João Gamboy. No i po analizie VAR mamy kolejny rzut karny. Krzysztof Jakubik wskazuje na 11 metr. Chodyna jego zdaniem w tej sytuacji Gamboy faulował. A skoro rzut karny dla Pogoni, to Kamil Grosicki, ależ fatalnie wykonany rzut karny i świetna interwencja Sokratisa Diudisa, który idealnie wyczuł intencję strzelca i złapał piłkę. To się rzadko zdarza, załamany Grosik, bo naprawdę rzadko też zdarza się, aby aż tak źle wykonał jedenastkę. Jeszcze uderzenie Serhija Buecy, ale tuż nad poprzeczką i już druga połowa. João Gamboa minimalnie obok słupka, piękne to było uderzenie Portugalczyka, ale tym razem Diudis może mówić o szczęściu, bo nie wiem, czy sięgnąłby tę piłkę, gdyby zmieściła się w bramce. Zagłębie też próbowało atakować, strzał Tomasza Pieńki bez problemów łapie Valentin Kożokaru. I Kacper Chodyna. Chodyna Kożokaru z problemami. Kurzawa wyjaśnia sytuację. Miedziowi wcale nie zamierzali się tylko bronić, a z każdą kolejną minutą w drugiej połowie to oni przejmowali inicjatywę nad tym spotkaniem i tworzyli sobie kolejne sytuacje podbramkowe. Marko Poletanowicz decyduje się na strzał gdzieś z okolic linii pola karnego, ale dobrze interweniuje Valentin Kożokaru, wybijając piłkę na rzut rożny. I to kolejna akcja gości, tym razem Kacper Chodyna i po raz kolejny Kożokaru jest na posterunku. Niepocieszony prezes Pogoni Jarosław Mroczek, a w 86 minucie i on, i kibice w Szczecinie już ostatecznie stracili nadzieję. Fatalny błąd Valentina Kożokaru, który próbując piąskować piłkę, trafił nią wprost w Dawida Kurminowskiego. I ten zdobywa chyba najłatwiejszą bramkę w swojej karierze. Zagłębie Lubin prowadzi z Pogonią już 2-0. Jeszcze próba strzału z dystansu Wahana Biczachciana, ale piłka po rykoszecie w rękach Sokratisa Diudisa. No i Mateusz Wdowiak w ostatnich sekundach jeszcze ma szansę na strzelenie gola, ale za długo zwlekał z oddaniem strzału i skończyło się na niczym. Ostatecznie niespodziewanie Zagłębie Lubin wygrywa w Szczecinie z Pogonią 2-0. Dzięki temu awansuje na 9. miejsce, ale szczęśliwy jest Waldemar Fornalik. Były selekcjoner reprezentacji Polski triumfuje, no a Pogoń marnuje szansę na to, aby wskoczyć do najlepszej trójki PKO BP Ekstraklasy. Niespodziewanie w Szczecinie Pogoń przegrywa z Zagłębiem Lubin 0-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.